W całej Polsce wiele lokali gastronomicznych pomimo zakazu zdecydowało się na stacjonarną obsługę gości. Restauratorzy i właściciele punktów skupieni w Stowarzyszeniu Gastro Tarnobrzeg wstrzymali się z otwarciem swoich biznesów. Ich sytuacja jest jednak bardzo trudna. Od 24 października 2020 roku z uwagi na pandemię restauracje, kawiarnie, bary, lokale gastronomiczne mogą prowadzić swoją działalność w ograniczonej formie, tylko na wynos. By wspierać się w tej trudnej sytuacji, szukać wspólnych rozwiązań, tarnobrzeska branża gastronomiczna postanowiła zacieśnić współpracę. Z inicjatywy właściciela tawerny Grekos powstało Gastro Tarnobrzeg. Robiliśmy tego stowarzyszenia, bo chcemy, jeden i drugi pomagamy, bo jesteśmy na takiej ciężkiej sytuacji, albo od tego koronawirusa żadne pomocy od państwa. Co robimy? Robimy sami, jako stowarzyszenia, pomagamy jeden i drugi. Dziś wszyscy skupieni w stowarzyszeniu, po 3 miesiącach od zamknięcia, które zostało poprzedzone skróceniem godzin pracy lokali, mówią jednym głosem. Branża dźwiga ciężar pandemii bardzo wyraźnie. Koszty stałe ciągle są takie, jakie są, a teraz jeszcze rosną, ponieważ jest zima. A jesteśmy pozamykani. Inne branże mogły funkcjonować w reżimie sanitarnym. Tak jak na przykład sklepy wielkopowierzchniowe, gdzie naprawdę jest jeden człowiek na drugim. Teraz jedziemy na oparach, że tak powiem, bo to, co się sprzedaje na wynos, to jest nieadekwatne do tego, co byłoby, gdybyśmy mogli otworzyć, no po prostu. Tarnobrzescy przedsiębiorcy nie mogą liczyć na rządową pomoc. Większość z nich nie spełnia bowiem kryteriów do otrzymania wsparcia. Pierwsza z tarcz, którą nam rząd zaproponował, to jest 5000 zł, które możemy uzyskać poprzez Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, możemy zawnioskować, ale warunek jest jeden, że trzeba mieć 40% spadku obrotów za miesiąc listopad. Drugą tarczą, która się pojawiła w tym momencie, ona funkcjonuje od piątku, od 15 stycznia, to jest tak zwany PFR, czyli z Państwowego Funduszu Rozwoju. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić sytuację, żeby otrzymać taką tarczę, należy wykazać spadek obrotu 30%. Ten spadek obrotu mamy zanotować w miesiącach od kwietnia do grudnia. W miesiącach, kiedy my byliśmy otwarci, kiedy funkcjonowały ogródki. Więc jaki jest sens tej tarczy, kiedy my mamy porównać obroty, proszę Państwa, do obrotów letnich? Żaden z naszych tutaj prawie punktów nie łapie się na tą tarczę. Drugą możliwością, gdzie możemy skorzystać z tej tarczy, jest porównanie ostatniego kwartału. To jest październik, listopad, grudzień. Do 23 cały czas pracujemy. Cały czas pozyskujemy tych klientów i jest fajnie, nagle zostajemy zamknięci. I teraz tak, w listopadzie mamy spadki obrotów o 38%, 42%. W grudniu, wiecie, w grudzień jest takim miesiącem też dla gastronomii, gdzie robimy cateringi świąteczne, więc ten spadek obrotów wynosi około 30%, a w październiku mamy 8%. Suma summarum nie daje nam to średniej 30%. Niestety jesteśmy bez żadnej pomocy. Powinno być, każdy pracownik powinno być, ma coś pomóc od państwa po pierwsze i plus później jako firma. ZUS. Powinno być tak naprawdę nie, że za 3 miesiące, powinno być w ogóle. Wszyscy każdego dnia walczą nie tylko o siebie i swoje rodziny. Zgodnie podkreślają, że zależy im również na utrzymaniu pracowników. W tej chwili jako stowarzyszenie, co jesteśmy około Gastro Tarnobrzeg, około 12 lokalne, no to jesteśmy tak naprawdę około 100 osób żyjemy. Czyli nie tylko my zatrudniamy około 100 osób, no to nie jest mało naprawdę. Nie tylko u mnie w restauracji, ale tu przez innych jest średnio około 8 osób zatrudnionych w każdej restauracji i my w tym momencie te koszty utrzymania przeszły tylko i wyłącznie na nas. Nie mamy nic, nie mamy żadnych środków starczy i nie wiemy, kiedy możemy się otworzyć. Po prostu zostaliśmy sami sobie zostawieni bez żadnej pomocy tutaj ze strony państwa. Z ogromnymi kosztami pracowniczymi, ogromnymi kosztami za energię, za wszystkie podatki. Musimy płacić, proszę państwa, nie płacimy podatków, my zaraz dostajemy pisma z urzędów. Jeżeli pani nie zapłaci, wchodzimy na konto. My pytamy się z czego? Jak my mamy funkcjonować na dzień dzisiejszy?
Tarnobrzescy restauratorzy rozważali przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji Otwieramy i protestu przedsiębiorców. Ostatecznie, pomimo krytycznej sytuacji, nie zdecydowali się na złamanie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Końca stycznia czekamy, bo premier powiedział, że ma ogłosić, co dalej, tak. co będzie, jakie będą obostrzenia lub poluzowania, bo to trudno powiedzieć, co ogłosi. Potem zdecyduje każdy indywidualnie, według mnie. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek z restauratorów zdecyduje się otworzyć, wbrew zakazom, my jako Gastro Tarnobrzeg będziemy go wspierać, ale to już jest indywidualna decyzja każdej restauracji. Jeżeli sytuacja nie będzie klarowna za niedługi czas, my nie będziemy mieli innego wyjścia. Nie chcemy otwierać na siłę, nie chcemy być przeciwko obostrzeżeniom, ale jeżeli nikt nam nie pomoże w jakikolwiek sposób, to nie damy rady. Chcielibyśmy, żeby ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy i przemyślał sprawę pełnego zamknięcia gastronomii.